Witam serdecznie, z tej strony Filip Zawodzki. Witam Was na kanale Allegro na sterydach i to jest początkowy odcinek naszej nowej serii odnośnie takiego zaplecza w e-commerce, odnośnie ogarnięcia całego biznesu, Waszej sprzedaży i tak dalej. No i moim gościem w tej serii będzie osoba, która od 14 lat działa prężnie w e-commerce i uczestniczyła w zarządzie spółek o przychodach kilkudziesięciu milionów rocznie, bazując po prostu na tym e-commerce, oraz również pełniła stanowiska dyrektorskie w spółkach o przychodach rzędu kilkuset milionów rocznie, polskich spółkach. Także chcę przedstawić Michała Bartosiewicza. Michał, cześć. Cześć. No i generalnie punkt widzenia, ta seria będzie przewidywać punkt widzenia przedsiębiorcy, ponieważ przedsiębiorcy, który po prostu zjadł zęby na e-commerce, ponieważ Michał też również osiągnął bardzo fajny sukces ze swoją spółką, mianowicie w bardzo mocno obsadzonej kategorii. Uzyskał przy bardzo też niskim kapitale, uzyskał w drugim roku działania 14 milionów obrotu, więc ta seria będzie polegać na tym, że będziemy Wam generalnie wyjaśniać niektóre skomplikowane kwestie związane z e-commerce'em w prosty sposób, tak żeby Wam służyło. No i generalnie ta seria będzie się pojawiać i na kanale Allegro na sterydach oraz na kanale Marketplace na sterydach, ponieważ rolą Michała w naszej firmie będzie po prostu wspieranie Was w sprzedaży zagranicznej, w czym zabiera czynny udział. Także oficjalnie zapraszam do rozmowy. Witaj, Michał, jeszcze raz. No, co mam powiedzieć? Miło Was poznać wszystkich. Mam nadzieję, że spędzimy dużo czasu na naprawdę pożytecznych tematach i wierzę w to, że odczarujemy cały rynek e-commerce'u, ponieważ dzisiaj nie jest na tym poziomie, na jakim mógłby być. No i wielu sprzedawców nie zdaje sobie sprawy z tych rzeczy, które robią źle, mimo że w dobrej wierze prowadzą swoje biznesy. No i dobrze byłoby ten rynek odczarować z kilku przyczyn. Chociażby po to, żeby niektórzy nie psuli rynku, nie utrudniali życia innym. No i przede wszystkim, żeby zaczęli zarabiać ze swoich e-commerce'ów. Niejednokrotnie, że tak powiem, oprócz tego, co Filip powiedział, brałem udział w doradztwach, jeżeli chodzi o e-commerce w dużych spółkach. I nawet jakiś czas temu doradzałem spółce o obrocie ponad miliarda złotych rocznie, i to polskiej spółce netto. No i zauważyłem, że oni nie do końca zwracają uwagę chociażby na to, jak rozliczać między sprzedażą detaliczną a e-commerce'ową. I okazuje się, że na e-commerce tak naprawdę nie dość, że tracą, nie idzie im to zbyt dobrze, no ale co to dla nich, jeżeli w całym wyniku spółki jest wynik dodatni, prawda? Więc też obstawiam, że i porozmawiamy o marżach, o tym jak liczyć, o tym jak działać, o tym jak wysyłać, jak ustawiać produkty, jak ustawiać polityki cenowe, produktowe, o produktach uzupełniających, o działaniach i w Polsce, no i przede wszystkim za granicą. A Michał, powiedz mi tak, w zasadzie, czy ty zawsze rodziłeś się takim dyrektorem, czy zawsze byłeś dyrektorem od różnych spraw, czy jak przebiegała twoja po prostu droga? Jak się powinni widzowie poznać, że w których aspektach wyrabiaj swoje doświadczenie? Od pracy na magazynie, czy od razu z górnej półki? No wiesz, no każdy by chciał od razu z górnej półki, ale to jest no mało realne, tak? Mało realne, więc tak naprawdę jak praktycznie wszyscy zaczynają od prostych rzeczy. Jako młody dzieciak sobie próbowałem i dorabiać na różnych budowach i próbować coś sprzedawać już w internecie. I się już okazywało, że w internecie można było zarobić znacznie więcej w parę dni niż przez cały miesiąc pracy na budowie. Potem stwierdziłem, że no bez sensu jest w internecie, skoro to jest takie proste. To najprawdopodobniej wszyscy to będą robić. To trzeba trochę zejść na ziemię i zrobić coś fizycznego. Między innymi też miałem sklep internetowy, jakieś sklepiki w galeriach handlowych, takie malutkie. Próbowałem coś robić. Oczywiście też sam w tym pracowałem praktycznie po 12-14 godzin. I mimo czasami zadowalających przychodów, mimo przychodów czasami średnich, zależy od miesiąca, każdy przedsiębiorca ma różne miesiące, spotkałem się ze szklanym sufitem, takim, który ciężko było przebić, ponieważ to, co robiłem, miało teoretyzację, znaczy regionalizację. Czyli na przykład, wiesz, klient do jakiegoś momentu do siebie dojedzie, no a potem, nawet jak masz dobrą usługę, atrakcyjną cenę, no nie przyjedzie z drugiego krańca Polski, bo to jest nielogiczne. Więc zacząłem się zastanawiać do powrotu do tego internetu, zacząłem coraz lepiej w tym działać. No i moje działania zaczęli zauważać też inni. Zaczynałem być zapraszany do wykonywania jakichś audytów. Między innymi z jednego z audytów zostałem zaproszony w ogóle potem do bycia członkiem zarządu, gdzie dla mnie to był ekstremalny szok, że wiesz, przychodzisz na audyt, robisz audyt w innym mieście, no i tak naprawdę masz się zwrócić do domu i
No i tyle, no dziękuję, to jest po naszym jeden kontrakcie, dzień był jeden dzień. Donowany. Okazało się, że trzeba zostać więcej, ja nie miałem ani, wiesz, ani szczoteczki, ani jakichś rzeczy, to powiedziałem, no mi, że zostanę dodatkowo wynagrodzony, zostałem w końcu do końca tygodnia, że został mi zaproponowany hotel i inne rzeczy. I jak codziennie przedstawiałem raporty, to po tygodniu był strzał w ogóle taki zaskoczenia, może byś dołączył do zarządu, no to ja tak, no... Myślę o tym. No i potem od rozmów do rozmów się znalazłem w zarządzie. Oczywiście wcześniej też pracowałem w jakichś tam innych firmach, gdzie pracowałem na różnych stanowiskach właśnie takich właśnie menadżerskich, doradczych, też dyrektorskich. Natomiast wiesz, zarząd zarządem, stanowiska stanowiskami, jakby też dużo się słyszy o asystentkach NBP i tak dalej. Natomiast generalnie, jeżeli mamy poruszyć takie wątki przedsiębiorcze od kogoś, od praktyka, który w zasadzie zjadł zęby na e-commerce, no to powiedz nam troszeczkę więcej może o tych sukcesach, które miałeś we własnej spółce, już nie na stanowiskach, tylko po prostu wpadając w to morze, że trzeba stworzyć coś, no, że trzeba coś stworzyć od początku. Zresztą asystentki, to wiesz, ja za brydki na asystentkę jestem, nóg nie gole, więc nie wiem, czy mi się udało być taką asystentką. No ale wiesz, nawet żeby tam się znaleźć, gdzie się miałem znaleźć na tych audytach, to już prowadziłem swoje jakieś tam rzeczy z większymi, mniejszymi sukcesami, chociażby przed dojściem do tamtego zarządu już sprzedawałem w internecie więcej gimbali. Pamiętam, bo mi akurat się podobał ten gimbal DJI Osmo, taki do telefonu, i my to sprzedawaliśmy, znaczy ja ze znajomym, sprzedawaliśmy więcej tego niż Media Markt w ogóle w pierwszych miesiącach z dwóch przyczyn. Po pierwsze, my ten towar mieliśmy miesiąc przed premierą w ogóle polską, już to dystrybuowaliśmy w Polsce, więc mogliśmy sobie, no nie ma co ukrywać, większą marżę wrzucić. No a potem jak tą marżę, tak powiem, zrównaliśmy już z tymi ofertami różnych dużych sklepów, to i tak dobrze sprzedawaliśmy, bo już mieliśmy wypromowane oferty, co wiesz, że masz nawet dobrą pozycję na różnych portalach, jeżeli chodzi o wypromowanie oferty, nawet kontrakt ktoś, kto jest wielki, znany i lubiany, a nie ma jeszcze sprzedaży na tych ofertach. No, ale przykładowo z tą moją firmą, co ostatnio przytoczyłeś, to z niedużym kapitałem zakładowym udało się, że tak powiem, obracać tak towarem, że w drugim roku już było 14 milionów złotych obrotu. A jaki to był kapitał początkowy? Z czego to wyszło? Z jakich kwot? Taki kapitał na to, żeby ruszyć, to było mniej więcej równowartość zakupu samochodu. No i umiejętnym żonglowaniem tymi środkami i potem dobrymi kontraktami z dostawcami, znaczy dobrymi. Że no po prostu miałeś możliwość po jakimś czasie mieć termin odroczony. Tak się handlowało, że się w końcu zaczęło obracać 14 milionami rocznie. No i po pierwsze... W drugim roku już. Tylko, że po pierwsze, żeby tak robić, to musisz wiedzieć, co robić, wiedzieć, jak zarządzać i wiedzieć, jak zamawiać towar, więc to też jest kluczowe. No i też tego towaru nie zamówić za dużo, że jeżeli już zaczynasz go sprzedawać, to żeby do ciebie kasa wróciła na to, żeby spłacić daną umowę. No i też musisz, że tak powiem, tymi pieniędzmi tak żonglować, że nikt ci nie da z ulicy pierwszego kontraktu na ładne oczy, na odroczony termin. To po pierwsze też fajnie zadziałało to, że w różnych miejscach działałem i już wiadomo było, że towar jak biorę, to jest towar spłacony. No a po drugie jest sytuacja taka, że no musiałeś pierwszy raz danym dostawcom, mimo że wiesz, nowy NIP, nie nowe to, zapłacić gotówką za towar upfront. Więc też nie mogliśmy się tak rozwijać szybko, jakbym chciał, jakbym potrafił, bo brakowało środków, więc najpierw musiałeś te pieniądze zalokować u jednego dostawcy, zaraz dwa razy nimi obrócić, dopiero dostać termin odroczonej płatności i dopiero te pieniądze przenieść do drugiego kontrahenta. No i potem znowu nimi dwa, trzy razy obrócić, znowu dostać termin odroczonej płatności i potem w trzecim miejscu. No i przede wszystkim zawsze płacić na czas, zawsze jak coś ustalasz, nieważne czy na papierze, czy na gębę, to dowozić, a nie potem, wiesz, udawać głupa. To jest najważniejsze, bo ci ludzie po prostu nie zaufają. No i jeżeli byłaby większa możliwość finansowa wtedy, to najprawdopodobniej jeszcze szybciej by się to rozrastało. No, czyli generalnie każdy z nas ma jakiś tam samochód i myślę, że dużo osób by zamieniło ten samochód zamiast dodatkowe 14 raptem milionów złotych rocznie. No okej, jest taka na przykład młoda firma, która żongluje tymi terminami i tak dalej, tymi towarami, dostawcami. No i w końcu na przykład z tego, co widziałem po
po historii, po rozmowie z tobą, no to nagle w tak krótkim czasie doszło do tego, że zaczęliście obsługiwać czy współpracować z takimi markami no, dosyć znanymi. Może ty sam opowiesz, jakie to były marki, ale myślę, że każdy je zna. I jak do tego doprowadzić, no bo tak naprawdę nasi widzowie, gdyby zaczęli pisać do marek, no to prawdopodobnie by im nie odpisali, czy po prostu gdyby wchodzili drzwiami i oknem, to no prawdopodobnie by się to nie skończyło z sukcesem, więc jak do tego doszło? Jakie to były marki? No wiesz co, chodzi ci chyba o, tak jak rozmawialiśmy jeszcze poza kamerą, o prowadzeniu stref marek na wyłączność dla danych podmiotów, że działasz i sprzedajesz w ich imieniu, no to nic prostszego. Wystarczy 14 lat prowadzić e-commerce z sukcesami, 14 lat działać z takimi efektami, że to naprawdę zajmuje część rynku, że wiesz, wchodzisz w jakieś analizy, no i to pokazuje, że no przykładowo, nie wiem, 100 sprzedawców sprzedaje ten sam produkt, a ty w pojedynkę sprzedajesz tyle, co pozostały 99, czyli na przykład zajmujesz pół rynku. No to wystarczy taką prostą rzecz wykonać. Czyli po prostu trzeba mieć taką zbudowaną wiarygodność na tym rynku, bez potrzeby od razu posiadania jakiejś tam żabki, by sprzedawać jakieś tam ogromne marki. No nie, tak? Musisz mieć po prostu dobre podejście do myślenia i dobrą strategię sprzedażową, przede wszystkim taką, która pozwoli ci tą firmę rozwijać, a nie wiem, zaniżyć cenę, żeby tylko i wyłącznie, nie wiem, sprzedawać poniżej wody, bo to jest, no, nawet może doprowadzić do odpowiedzialności za robienie cen dumpingowych. No ale wiesz, no takie tłumaczenie, to już wiesz, odcinek musiałby kilka godzin trwać, no ale wiesz, wysyłka na czas, rewelacyjny kontakt z klientem, rewelacyjne opisy, rewelacyjne rozwiązywanie spraw, czyli wszystko, co sobie możesz wyobrazić, jeżeli chodzi o e-commerce, musisz robić na poziomie rewelacyjnym. No i potem, jeżeli wiesz, nawet wiesz, jak już kilka marek poprowadzisz w strefie marek, to każda kolejna jest łatwiejsza do rozmowy, bo już wiesz, tuż mają do sprawdzenia, że komuś innemu prowadziłeś. No jeżeli miałbym ci doradzić, że jest jak zacząć, jak zrobić, to przede wszystkim mieć no, jak najwięcej pozytywnych komentarzy, jak najszybsze te czasy dostawy, w ogóle wiesz, zaprosić jakąś markę do siebie, żeby obejrzeli twój magazyn, twoich ludzi, poznali ciebie, no bo już coś takiego to nie jest tak, że tylko wiesz, wyślesz maila i słuchaj, pohandlujemy tak jak w każdym sklepie, tylko ci ludzie muszą z tobą poczuć jakąś taką więź, że no, są w stanie z tobą współpracować, że idea prowadzenia jest podobna, że to wszystko będzie grało. No i przede wszystkim nie zrobisz wstydu dla marki. No bo wiesz, no jeżeli na przykład ktoś, to jest nieuniknione, żeby nam cię sprawdzać. Nawet jedna firma powiedziała, że to robiła, więc obstawiam, że inne też. Cichi klienci złożą u ciebie zamówienie w trakcie rozmów, przed rozmowami, przed w ogóle, wiesz, wybieraniem jakiegoś dostawcy czy tam realizatora usług, który będzie, wiesz, ich obsługiwał, sprzedawał w ich imieniu. Po prostu zamówią u ciebie zamówienie. Wiesz, paczka przyjdzie porozwalana, źle spakowana, niechlujna, klient zadzwoni, odbierze jakaś osoba opryskliwa telefon, czy wiesz, odpisujesz na wiadomość, a zamiast odpowiedzi w ciągu godziny, tak jak to jest dzisiaj standardem, odpowiadasz jutro, no to już od razu przekreślasz, więc wiesz, możesz nawet mieć 100 milionów na koncie, jeżeli oni się tak przetestowali, to jeżeli ty tak obsługujesz swoich klientów, to dlaczego ty miałbyś obsłużyć klientów marki lepiej? No dlaczego? Więc oni wychodzą z tego założenia, że no przetrzepią cię w dłuższy przez, żebyś im po prostu nie narobił wstydu. A dlaczego oni nie robią czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, sami sobie zatrudnią specjalistę wewnątrz do firmy, słuchaj, ogarnijcie nam tą i tą platformę i tak dalej, tylko szukają kogoś na przykład z zewnątrz. O co tutaj chodzi? Wiesz co, mi się wydaje, że to jest zbyt wcześnie, jeżeli chodzi o rocznik, lata, jakie się dzieją w ogóle na, powiedzmy, skali e-commerce'u, skali handlu. Zobacz, kiedy weszło Allegro, kiedy wszedło w ogóle, nie wiem, Amazon, kiedy wszedł w ogóle jakieś, nie wiem, transakcje internetowe, płatności kartą w internecie, to się dzieje drugą dekadę, może dwie i pół dekady. No w latach 90. mało kto w ogóle słyszał o czymkolwiek, żeby przez internet robić, tam wiesz, Musk próbował robić jakieś tam podstawowe takie, wiesz, transakcje. I sam uznał, że to sprzedał, bo to jeszcze nie było na takim etapie, a może sprzedał, bo próbował, wiesz, wyjść na swoje, bo to był jego pierwszy biznes. Przecież nie wiem, czy wiesz, ale na przykład Musk zrobił PayPala. No i w tamtych czasach to była rewolucja, mało kto z tego korzystał. Jakbyś, wiesz, dzisiaj Musk sprzedawał PayPala, to by sprzedał go pewnie z 10 tysięcy razy drożej, niż go sprzedał wcześniej. Chodzi o pokolenia. No i jak ja miałem możliwości przed prowadzeniem tych różnych e-commerce'ów właśnie dla tych największych marek wcześniej, im robić audyty, doradzać i sprawdzać, to wychodziło na to, no
są wspaniali ludzie, no ja nie mam nic im do zarzucenia, tylko nie wiedzą, jak sprzedawać w internecie. Przyjeżdżasz na rozmowy i w tych wielkich korporacjach, w tych wielkich organizacjach, ludzie średnio wieku na tych stanowiskach dyrektorskich, to jest od 40 lat w górę, średnio 55, już tak przed emeryturą po 60, ludzie z dużym doświadczeniem zawodowym. Przecudowni ludzie, z super doświadczeniem sprzedażowym, ale w detalu. Super doświadczeniem w hurcie, ale hurcie stacjonarnym. W detalu stacjonarnym. Robią sprzedaże w miliardach złotych, no ale wiesz, puścić, wiesz, 100 tirów tego samego produktu, że to jedzie na paleta, nie ma jak się poprzewracać, spoko, każdy to zrobi. Ale weź teraz na przykład, zrób jakiś miks towarów, to musisz mieć oprocedowaną procedurę. Widziałem też takie cuda, że na przykład, wiesz, z magazynu, który był magazynem hurtowym, wymyślili sobie, a będą robić sprzedaż internetową. No i podczas zbierania ludzie, którzy na piechotę latali, zbierali zamówienia, przeszkadzali magazynierom, co zbierali palety, a potem taki, który miał napoczętą paletę, bo ktoś potrzebował wziąć jednej sztuki produktu, żeby wysłać do internetu, to już ktoś, kto sprawdzał na magazynie, że musiał wziąć całą paletę towaru, no miał tą paletę rozpieczętowaną. To nie miał jak jej do tira włożyć, więc robił to zamęt. Więc tam też brakuje kompetencji i według mnie brak odwagi zatrudnienia młodszych ludzi, którzy na e-commerce zjedli zęby. I wiesz, no na przykład, nie wiem, no jeżeli ja gdzieś przychodzę i na przykład jest mi proponowana, tak jak już powiedzieliśmy, stanowisko w zarządzie, a ludzie na przykład mają, nie wiem, są ode mnie dużo starsi, mają jakieś, wiesz, tytuły, no i to są, wiesz, świetni menadżerowie, ale w innych branżach. Ja powiem wprost i powiem to, wiesz, do wszystkich, co to słuchają. Obstawiam, że jakbym miał poprowadzić, wiesz, sieć sklepów stacjonarnych, wątpię, żeby mi to wyszło, bo nigdy się tym nie zajmowałem. No ale też w drugą stronę, jak ktoś, kto prowadzi całe życie sieć sklepów stacjonarnych, jest w stanie poprowadzić działanie w internecie? No powiecie, tu jest sprzedaż i to jest sprzedaż. No ale no, teoretycznie, jeżeli zobaczysz, jak ptak leci i ptak macha rękoma, no to jak ja zacznę go naśladować, też pofrunę? No nie wydaje mi się. Widzisz, nie wiem, Messiego w telewizji, drybluje, weź piłkę i graj. Tego musisz się latami nie dość, że nauczyć, to jeszcze to poczuć. Więc jeżeli ktoś przykładowo podejmuje decyzję, że będzie kierował jakąś firmą, przykładowo Lidl coś takiego zrobił. No i zobacz, Lidl wszedł do internetu, wzięli nawet podwykonawcę i możecie sobie do dzisiaj zobaczyć artykuły. Lidl próbował sprzedawać wszystkie produkty, jakie ma w ofercie w internecie. Robił to, wiecie ile? 2 tygodnie. Po 2 tygodniach była awaria strony, tylko nie awaria strony, że coś się stało, tylko musieli dać łatkę, bo nie nadążali wysyłać, robić problemów, a potem tak to szybko nakryli, żeby nie było afery, że do dzisiaj jest Lidl stroną, którą możesz kupić czajnik, toster, coś, co jest ładnie spakowane, wiesz, w styropian, wysyłasz jedną naklejkę i to bardzo łatwo wysłać. No to powiedz, jakie to były marki? No na przykład, wiesz, nie wiem, Reckitt Benckiser, Henkel, tu masz też takie produkty, jak wiesz, płyny, wiesz, Lenor Finish, jakieś tabletki do zmywarki, jakieś tam prania, była marka taka jak na przykład Targroch, czyli jakieś tam Bakali i inne tego typu rzeczy, marka Durex, czyli nie ma co ukrywać rzeczy. Durex, no, wiadomo. Dla dorosłych, ale też się to fajnie sprzedawało na przykład, nie wiem, w własnej firmie prowadziłem Białego Jelenia, gdzie pamiętam, że... Czyli prowadziłeś, jakby oficjalne sklepy tych marek i jakby klient myślał, że to sam Durex sobie postawił na przykład sklep na danej platformie i tak dalej, i tak dalej. W rzeczywistości cały ten sklep wyprowadziłeś. Zgadza się. No słuchaj, wejdziesz na jakąkolwiek platformę sprzedażową, to nie tylko marketplace, ale też sklepy internetowe wielu marek, jak wejdziesz na przykład w regulamin prywatności, jak wejdziesz w regulamin strony albo jakieś inne takie rzeczy dokumentacyjne, to polskie prawo zmusza, kto jest, wiesz, przetwarzaniem danych, kto się zajmuje wysyłką i tak dalej, i w wielu firmach dopatrzycie się, że wiesz, no nie wiem, firma X tam nie widnieje. To prowadzi w ogóle ktoś w jego imieniu. Często jest tak, nie wiem, że produkty są produkowane przez kogoś innego, dla kogoś innego i to macie na opakowaniach, a często marki nie chcą tym emanować, ponieważ chcą być też w internecie. Ja odnoszę wrażenie, że póki co one dzisiaj się uczą i pewnie za parę lat, jak trochę dojrzą, dojrzy pokolenie, zmieni się trochę, wiesz, ekipa zarządzająca firmami, najprawdopodobniej więcej firm zacznie to robić wewnątrz własnych organizacji, ale dzisiaj brakuje tego. No i zobacz, wejdź sobie na jakiekolwiek, nie wiem, strefę marek, chociażby na tym znanym, lubianym, pomarańczowym portalu w polskim, jakim jest Allegro. Tam masz w ogóle taką zakładkę jak strefa marek i masz wszystkie loga. I wejdź sobie i poklikaj,
i będzie ciężko znaleźć w ogóle którąkolwiek firmę, oczywiście tam, nie wiem, co dziesiąta, co piąta, w zależności od dnia, kiedy to oglądacie, prowadzi sama swoją markę, no ale większość tych marek jest prowadzona przez kogoś. Macie nazwę konta, które się kojarzy z tą marką, którą kupujesz. Macie loga tej firmy, którą kupujesz. W życiu ktoś, kto nie pomyśli, że może ktoś inny to prowadzić, nie wpadnie na pomysł, że to prowadzi ktoś inny. Ale jeżeli wejdziesz... W zasadzie osoby, które też nas oglądają, mogą... No dokładnie, możesz nawet ty to sobie poprowadzić, co siedzisz przed tym monitorem, w kwestia jak prowadzisz swoją firmę na co dzień, czy chciałbyś sam jako klient od niej kupić i nie miałbyś sam do siebie żadnych zastrzeżeń. No i po pierwsze twoich umiejętności w rozmowie, jak to pójdzie, więc obstawiam, że nawet niekoniecznie ludzie, którzy w milionach obracają, kwestia tego, jak zaoferują kontrakt i współpracę danej marce i co są w stanie dowieść realnie, a nie tylko jej naobiecują. No i kończąc myśl, wejdźcie i zobaczcie, że większość firm to jest po prostu firma, która nie ma nic wspólnego z tą marką. Jak ją weźmiecie w Goglach, czy w Allegro, czy na Amazonie, czy gdziekolwiek indziej, to oni też prowadzą inne konta. Najważniejsze konto dla nich to jest ich konto, gdzie mają miks towarów wszystkich marek i oprócz tej marki mogą też prowadzić inną. To, że prowadzą na przykład jakąś markę, nie wiem, sprzedającą jabłka, to mogą też sprzedawać gruszki. Jedna marka może prowadzić kilkanaście marek z kwestii umów. Powiedz mi może, jak wyglądały te proporcje? Po co ludzie mieliby to robić, ci, którzy nas oglądają? Jak wyglądają te proporcje, załóżmy, przychodu własnej sprzedaży, własnych produktów i tak dalej, i tak dalej, a sprzedaży za pomocą stref marek, tych znanych marek. To znaczy, nie wiem, czy to była połowa przychodu, trzy czwarte, jedna czwarta. Jaki jest ten tort? To zależy, ile prowadzisz sprzedaży dzisiaj. No bo jeżeli sprzedaży masz miesięcznie za 100 tysięcy, a masz za 100 milionów, to jak dodasz jakąś markę, to będziesz miał inną proporcję. Ja ci powiem może inaczej, tak jakbym chciał to zobrazować, żeby to było jednak najbardziej klarowne dla ciebie. Przykładowo, jeżeli mieliśmy produkty, jakieś płyny, to je sprzedawaliśmy w miesięcznie na przykład za 50 tysięcy, za 80 tysięcy tej marki i po miesiącach, jak to się rozwijało, pamiętam, że dobiliśmy do ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie tylko i wyłącznie na tej marce. Nie na całej gamie produktów z danej kategorii, tylko i wyłącznie na tej marce. No i zauważyliśmy, że te sprzedaże podczas portali się na przykład rozdzielają przez różnych sprzedawców, no i musimy zacząć wdrażać, wiesz, reklamy, bo powiem ci, że wiele tego obrotu zrobimy bez reklam. Wiesz, zacząć wdrażać reklamy, wdrażać jakieś optymalizacje, wdrażać inne rzeczy i powoli ten przychód się, że tak powiem, pojawiał coraz większy. Ale w momencie, kiedy na przykład podaliśmy sobie ręce z jakąś marką, zrobiliśmy w ogóle nowe, świeże konto, zero komentarzy, i uzyskaliśmy ten status marki, tam wpadło te pierwsze 5, to pamiętam w pierwszym miesiącu albo już w drugim, jednym z tych dwóch, w ogóle totalny początek, ze sprzedaży 100 koła sprzedaliśmy za 300 tylko i wyłącznie na tym koncie, więc no do nas zaczęły tej marki, jak wcześniej przyjeżdżało na paletach, to wtedy zaczęło przyjeżdżać tirami towar, że praktycznie co tydzień przyjeżdżał tir, czasami dwa razy w tygodniu, wiesz, no... Takie produkty, jeżeli chodzi o płyny, nie są totalnie drogie, tak jakbyś, nie wiem, sprzedał telewizory czy pralki, więc to też objętościowo musisz sobie wyobrazić, że to były duże obroty, tak, jeżeli chodzi o towar. Więc jeżeli na przykład teraz mógłbym coś powiedzieć, to też patrzcie na marki, które wam spowodują też dostępność dla waszych ludzi, dla waszych magazynów. Czy jesteście w stanie na przykład przeświecić na to, że jak zaczniecie mieć większy obrót, to produkty, które dobieracie, będziecie mieli gdzie je zmagazynować. Czy ludzi chcecie dotrudniać? To są też decyzje takie biznesowe, które musicie podjąć przed w ogóle wybraniem, którą markę chcecie obsługiwać. Chociaż wiesz, na początku jak będziesz chciał pierwszą markę pozyskać, to nie będziesz miał dużego wyboru. Nie będziesz tak, że dostaniesz 10 ofer i będziesz wybierał tych, to obsłuża, tych, to nie. Więc to kwestia, jak ci się uda w rozmowach, no ale też warto zwracać uwagę na gabaryty. Była taka przygoda krótko dryfająca, nazywająca się Shopee. I wy też tam byliście. I powiedz mi tak, no bo byliście tam i z jakimi osiągnięciami? Oj tam. No weszła ta platforma Shopee do Polski, dostaliśmy telefon, tam dziewczyna z działu obsługi klientami go przyniosła i... Słucham. No taka platforma Shopee, jesteśmy z Chin, chcieliśmy by sprzedać czerwona słuchawka.
za chwilę telefon, no nie, porozmawiajmy, ja chcę ten przedstawić tam, to nie jest oszustwo, to wszystko wygląda, że możecie zobaczyć, że nie wiem, my w Szanghaju czy w jakichś innych krajach, to jesteśmy wiodącą platformą, wchodzimy do Polski i w ogóle telefony przed tym, jak w ogóle Polska się dowiedziała o tym, że ta platforma wchodzi. No to co, no wejdziecie, to pogadamy. No i zamiast skorzystać z tego, powiedzmy, fal startu, że mogłem być na tej platformie wcześniej, to z niej nie skorzystałem, bo potraktowałem to trochę po macoszemu. A mimo to, że potraktowaliśmy trochę po macoszemu, jak zobaczyłem, że to zaczyna działać, zaczynają mieć w ogóle reklamy w telewizji i innych rzeczach, no dobra, to ich dodamy. Łaskawie ich teraz dodamy, choć mogliśmy wcześniej. Więc uważam, że to był błąd, ale z drugiej strony też na biznes musisz patrzeć, żeby było bezpieczeństwo dla całej organizacji, a nie, że raptem, wiesz, będą transakcje, a pieniądze znikną. No jak ich dodaliśmy? Jak zaczęliśmy działać? Jak zaczęliśmy to działać przede wszystkim rozważnie, a nie na zasadzie dodać oferty do platformy i zapomnieć, tak jak robi wielu sprzedawców, przed czym też będziemy was ostrzegać, że tak się nie robi. Chronić. No to jak dodaliśmy te oferty i zaczęliśmy dobrze nimi zarządzać, dobrze robić jakieś zestawy produktowe czy marketing, no to się okazało, że 800, 1200... 1800 zamówień zaczęło nam wpadać z tego portalu. Dziennie. No jak zaczęło nam tak wpadać, to się okazało po jakimś czasie, że dostaliśmy tam jakichś VIP opiekunów, jakieś tam parę innych rzeczy, no i w pewnym dniu VIP opiekun dzwoni i mówi, czy możemy do was przyjechać z gościami, i ci goście to będzie polski zarząd i szanghajski zarząd Shopee. Przyjechali do nas panowie Azjaci, wszyscy, nawet polski zarząd był azjatycki, przyjechali do nas limuzynami z obstawą i się tak zapytaliśmy między innymi, dlaczego część panów nie wchodzi do sali konferencyjnej i w ogóle stoi zamiast usiąść, gdy jest ochrona. I się tak zastanawialiśmy, co tu się w ogóle dzieje, ale niesamowici ludzie. Przy okazji udało mi się poznać Chrisa Fenga, gdzie to jest człowiek, który jest na liście 10 najlepiej opłacanych zarządców e-commerce na świecie, można to sobie sprawdzić. No i sobie porozmawialiśmy o wspólnych działaniach, o tym, jak w ogóle mogą w Polsce działać, nie działać. Została im zwrócona uwaga, że te reklamy, które robią, nie do końca chyba wpisują się w naturę Polski i Europy. Ale to nie było, że tak powiem, zmienione, bo według ich działu analiz i marketingu generuje to duże zasięgi. No generowało duże zasięgi, no ale się okazało, że ich wartość koszyka i wpakowane pieniądze nie pozwoliły zmieść Allegro z ziemi jak domka z kart. Mimo że stwierdziłem w rozmowie, że słuchajcie, to wam zajmie parę lat, a nie w rok, że wy wejdziecie z butem, rzućcie gotówką i wasz jest rynek, tym bardziej, że no, w Polsce jest 40 milionów klientów, znaczy klientów. Obywateli Polski, można by powiedzieć 40 milionów klientów podatkowych dla sprzedawcy, jakim jest Polska, jest 40 milionów obywateli, a 21 milionów użytkowników Allegro. Więc jeżeli wy wchodzicie, no i robicie reklamy i na razie pokazujecie, że można kupić, wiesz, bez limitu kwotowego, to zanim to wam zejdzie, to trochę potrwa. I wiesz co? Okazało się, że podczas tych rozmów padło, że jesteśmy jednym z trzech najlepiej prosperującym sklepem na Shopee. A po zapytaniu się, czy jesteśmy pierwszy, drugi czy trzeci, odpowiedź była jednym z trzech i na tym pozostajmy. I potem się okazało, że robiliśmy wspólne jakieś akcje reklamowe z tym portalem. I na przykład, jak nie wiem, kupowałeś kiedykolwiek na Shopee i miałeś coś takiego, kup jakiś produkt za złotówkę i ci wyślemy, to między innymi my w tym też byliśmy. No i oczywiście my nie mieliśmy takiego portfela, żeby sobie rozdawać produkty za darmo, żeby być w reklamie tego portalu, tylko portal nam wyrównywał kwotę, jaka była w różnicy pomiędzy złotówką a tą wartością, którą powinien portal zapłacić. I między innymi z jedną firmą, którą Mars Polska, czyli tam wiesz, Pedigree Whiskas, byliśmy w trakcie rozmów, żeby im poprowadzić właśnie strefę marek na Shopee. Jak sobie zobaczycie, to Mars na Allegro prowadzi tą strefę sobie sam i czuje się z tym dobrze, nie chce tego zmieniać i nie dali się nakłonić na to, żeby poprowadzić im do strefy. Ale jak zobaczyli, jak my działamy na tej platformie, jak sobie dajemy radę, to były rozmowy, żeby tą platformę poprowadzić im strefę marek na wyłączność, jeżeli chodzi o oficjalny sklep. I jesteśmy po jednych rozmowach, po drugich rozmowach, przyjechali, żeby podpisać porozumienie. No i na spotkaniu jedna siedzi od tamtej strony i sobie klepie w laptopa, zamarła i tylko pokazuje ekran. My tak patrzymy,
i panika. I taki ekran napis, że w dniu dzisiejszym SOPI w Polsce zawiesiło działalność. To ja powiedziałem, przez chwilę przerywamy spotkanie na magazyn Rura i mówimy, nie wysyłamy paczek do klientów SOPI. Dlaczego? Bo nie wiemy, czy nam portal zapłaci. Ja wiesz, jak wysyłasz tysiące zamówień na jakimś portalu, no to... No dobrze byłoby jednak, żeby te pieniądze do ciebie wróciły, a nie zostały puszczone w dym. Co prawda też mieliśmy tam parę ładnych złotych na tym portalu zalokowanych, no ale te pieniądze wróciły i uczciwie się rozliczyli. No ale wiesz, strach był te paczki wysłać. No ale teraz tak. Portal zwija się, no i na każdym portalu masz informację, że nie wolno się kontaktować z klientem. Nie wolno klienta zapraszać na inne portale czy sklepy internetowe. Jaki poszedł jeden z pierwszych ruchów? Dziewczyny? Przyjrzycie do wszystkich klientów, zapraszamy na nasze inne kanały sprzedażowe, no bo no jak mają nas zablokować, to już nas mało to interesuje. Wróciliśmy do spotkania z tą firmą i powiedzieliśmy, no przepraszam za 10 minut niedyspozycyjności i no co my możemy? Możemy na innej platformie pomyśleć. No na innej platformie to oni na razie sami prowadzą i wrócimy do rozmów, ale w ogóle... No to, co oni zrobili Shopee, ile włożyli pieniędzy, ile włożyli zachodu, ile w to zaangażowali osób, to po prostu jest no, szok. O ile mówiąc prawdę mi mówili pracownicy Shopee, to oni w ogóle przyszli tego dnia do biura w Warszawie, no i karty nie działały, że nie mogli wejść. I oni się dowiedzieli w dniu, o ile prawdę mi powiedzieli, w dniu, kiedy cała Polska się tym dowiedziała, więc to było z zaskoczenia, żeby, nie wiem, może nie wygaszać tej platformy z dnia na dzień, ale z drugiej strony, no, obstawiam, że ta decyzja już zapadła wcześniej, jak decyzyjni ludzie pewnie po jakichś analizach, po jakichś Excelach stwierdzili, że nie do końca się im to ekspansja w Polsce opłaca. Dobra, czyli generalnie w tym kraju, na tych platformach miałeś tam sytuację ogarniętą w takim sensie, że i były sukcesy, i były duże sprzedaże, i tak dalej, i tak dalej. A załóżmy, że oglądają nas ludzie, którzy są jakby może w podobnym położeniu lub też mają ogarniętą sytuację w tym kraju. Co byś im na przykład doradził, że jaki jest następny krok? Kwestia tego, jak zacząć, czy jak prowadzić swoją firmę, to zależy od kilku rzeczy. Między innymi od tego, jakim operujesz budżetem. Czy możesz, wiesz, poczynić więcej inwestycji na początku. Bo prawie każdy ruch, czy to jest, wiesz, pieniężny, czy niepieniężny, zanim zacznie generować ci przychód, musi minąć jakiś czas. Jest pytanie, czy możesz sobie pozwolić na zrobienie kilku tak jakby inwestycji, kilku kanałów na raz, czy musisz robić je po kolei? No to jest pytanie do ciebie biznesowe. Też zależy od tego, czy twoje produkty w którym kraju się sprzedają. No bo zauważ, mogą się niektóre produkty lepiej sprzedawać w Polsce, niektóre w Niemczech, niektóre w Turcji, a niektóre w Hiszpanii. Nie wiesz tego dzisiaj. Albo możesz robić, wiesz, na rympał, że porzucać w której strony produktami, stracić trochę czasu, stracić trochę pieniędzy, ewentualnie możesz sprawdzić sobie to na podstawie jakichś analiz. Jeżeli nie potrafisz tych analiz zrobić, możesz się do nas odezwać i w naszej firmie jesteśmy to w stanie zrobić ci praktycznie to od ręki podczas rozmowy. Oczywiście wcześniej nas uprzedzając, że musimy się do tego przygotować, a nie na strzała. Druga rzecz. Jeżeli z twoich analiz wyjdzie, że powinieneś zacząć od Polski, jeżeli nie masz nie wiadomo jakich budżetów, to zacznij od Polski. Jeżeli wyjdziesz od zagranicy, to dlaczego masz zaczynać od Polski, mimo że Polska może ci się wydawać prostsza, jak lepszy potencjał, lepsza zwrot inwestycji, lepsze ceny, czy więcej klientów na dany produkt masz za granicą, zacznij od zagranicy. Przecież najpierw powinien zacząć od rzeczy prostszych, niż od rzeczy, które są trudniejsze. No ale jak ktoś ma już zbudowaną sytuację w Polsce, czyli już w zasadzie zaczął od Polski i tu sobie radzi dobrze. No słuchaj, no po pierwsze, czy zrobił analizy? Bo ja uważam, że powinny analizy być zrobione. Jeżeli nie zrobił analizy, to może powinien je zrobić, żeby zobaczyć, czy powinien wejść na zagranicę. Bo albo nieświadomy wszedł na mniejszy rynek, jakim jest Polska, albo może Polska być jednym z większych rynków. No to zależy od naszego odbiorcy, naszego sprzedawcy, którego bierzemy pod uwagę podczas rozmowy. No i jeżeli przykładowo się okaże, że nie wiem, w Polsce mamy 40 milionów obywateli, a w Niemczech jest 80 milionów, to samo to nie wystarczy, żeby zdecydować, że ten kraj będzie miał dwa razy większy potencjał sprzedażowy. Robimy analizę. No i teraz tak. Albo możemy pchać się dalej w działania w Polsce i tą polską sprzedaż zwiększać, no ale w pewnym momencie skończy ci się ilość klientów. Załóżmy, że każdy, nie wiem, chce zjeść jabłko,
i w Polsce 40 milionów obywateli, pomijam, czy to są emeryci, czy dzieci, którzy jeszcze zębów nie mają, przypuśćmy, że każdy musi te jabłko zjeść. No i załóżmy, że dla prostej matematyki jest 10 sprzedawców. No i jeżeli przykładowo rynek byłby równy, to każdy miałby po 4 miliony klientów. No i teraz, jeżeli robisz działania marketingowe, działania sprzedażowe, czy jakieś inne działania, to musisz zacząć, jakby nie patrząc, zabierać tych klientów innym sprzedawcom. Jeżeli masz już rozkręconą sprzedaż w Polsce, warto wchodzić na zagranicę, ponieważ zaczynasz konkurować z innym rynkiem, bardziej zasobnymi portfelami klientów, większą liczbą ilościową klientów, no i ten dojście do tych klientów będzie dla ciebie zdecydowanie prostsze. Zobacz sobie po prostu na dane, ile jest obywateli w Polsce, ile jest w Europie, albo chociaż w kraju, w którym docelowo chcesz wejść. Okej. Okay. Odnośnie rynków zagranicznych, to będziemy jak wejść z sukcesem, jak zrobić takie płynne wejście, jak bardzo mocno zwiększyć sobie prawdopodobieństwo osiągnięcia bardzo przyzwoitego przychodu. Na początku będziemy sobie rozmawiać na drugim odcinku na kanale Marketplace na Sterydach. Natomiast zadam ci pytanie wprost. Jakie rzeczy według ciebie są super ważne, jeśli mówimy o takich rzeczach pozaagencyjnych, czyli takich zwiększeniu sprzedaży na platformach i tak dalej, i tak dalej? No, poza zwiększeniem sprzedaży na platformach i sklepach, gdzie każdy do tego dąży, to też trzeba się zastanowić nad całym zdrowiem biznesu. No bo jeżeli biznes potraktujemy jak żywy, zdrowy organizm i załóżmy, że nie wiem, prawą ręką jest sprzedaż, to dlaczego reszta ciała ma nie domagać? I cały twój biznes składa się z wielu procesów, jak wysyłka towarów, jak analiza towarów, jak marżowość. W ogóle marża, to obstawiam, że większość firm internetowych źle liczy, rozwala rynek i rozwala swój biznes. I zobaczcie w statystykach, ile sklepów internetowych pada w pierwszych latach prowadzenia. Więc pytanie, skąd to się bierze, tak? Czy to z na przykład, nie wiem, niezgodności z wspólnikami, czy to na przykład ze złych marż, czy na przykład się okazuje, że nie ma wyników finansowych? Z wielu przyczyn. Tylko pytanie, czy twój biznes ma na tym cierpieć? Z na przykład złego dobierania produktów, bo tobie, że się dobrze wydaje, zaczniesz dobrze reklamować produkty, które masz, to pytanie, czy klient jest w stanie dopiąć koszyk? No, czy każdy o to dba? Nie wydaje mi się. Z szybkości wysyłki, to jest w dzisiejszych czasach kluczowe. Czy ty byś był w stanie, nie wiem, nie dopłacić złotówki dwóch, żeby mieć towar na następny dzień? Fajnie, że ktoś ma 2 złote taniej jakiś towar, ale no on wyśle za 3 dni. To też jest kluczowe. Kluczowy jest kontakt z klientem, kluczowy jest experience pozakupowy. Czy jak coś się przydarzy, to wiesz, klient, oszust i go odrzucimy, czy go obsłużymy tak z szacunkiem, że będzie chciał wrócić. Jak ty byś się czuł na drugiej stronie, tak? Więc tych... Jaki jest skutek braku posiadania takiej specjalistycznej wiedzy w tych tematach, o których mówisz? Czy można wtedy rozwijać tak sprzedaż, o co każdemu chodzi? Wiesz, no, możemy godzinami gadać, ale żeby to powiedzieć w 2 zdaniach, tym się różnią sprzedawcy, co sprzedają w dziesiątkach, setkach tysięcy, od tych, co sprzedają w milionach, dziesiątkach milionów. Chyba tak bym to podsumował bardzo telegraficznym skrótem. Bardzo dziękuję, Michał, za tą rozmowę. Generalnie w tej serii będziemy sobie rozmawiać o takich rzeczach właśnie powodujących rzeczywisty wzrost w e-commerce. Drugi odcinek pojawi się na kanale Marketplace na Sterydach, do którego macie link w komentarzu i zachęcam do subskrypcji kanału Allegro na Sterydach, jak i Marketplace na Sterydach. Oraz również korzystając z dostępu do wiedzy, możecie napisać w komentarzu, co byście chcieli, żeby zostało poruszone, bo uważam, że wszystkie chwyty dozwolone, o wszystkim możemy porozmawiać i generalnie nie ma tutaj tematów tabu, prawda? Nie ma dla nas tematów tabu. Możemy nagrać o wszystkim wokół e-commerce. Zadaj pytanie w komentarzu, a być może znajdzie się na odcinku. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Drugi odcinek będzie o sprzedaży zagranicznej, także zapraszam Was w tym celu na drugi kanał Marketplace na Sterydach, gdzie regularnie w tym temacie będą pojawiać się treści. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.